Dzień dobry, na kolejnym odcinku z kwadratowej masakry, moi kochani. Więc pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest to, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. I słuchajcie, jak dobrze wiecie, w ostatnim odcinku w tym miejscu stał nasz dom. Ale musiałem się przeprowadzić, ponieważ Jawor stwierdził, że będzie nam podkradał ciasto. Oczywiście oddamy mu w zamian za to ciasto jeszcze w dzisiejszym odcinku. Ale zanim to, słuchajcie, zbudowałem swój nowy dom. Dom w kształcie rakiety. Pomyślałem, że z daleka od... O, patrzcie. Tutaj jest cień, który pada i to jest właśnie ten dom. Stwierdziłem, że w ten sposób uniknę jakichkolwiek komplikacji przed innymi graczami i zbudowałem rakietę, która jest w miarę daleko od wszystkich, co prawda nad domem Jawora. Ale cóż, sprawa wygląda tak, że żeby dostać się do mojej rakiety, do mojego nowego domu, z tego miejsca zatrwała woda. Tam był specjalny mechanizm, bardzo ciężko mi było go zrobić, okropnie ciężko, słuchajcie. Napracowałem się strasznie, żeby zrobić ten mechanizm. I tam była woda, która pozwalała mi się dostać na samą górę. Ale z tego co widzę, ktoś postanowił, że zrobi nam pranka i zniszczy nam dostęp, więc w związku z tym musimy dostać się tam, niestety, tworząc dirtem platformę. Okej, jesteśmy w moim nowym domku. Najpierw wam pokażę w ogóle, co to jest za domek. Tutaj przeprowadziłem się ze wszystkimi rzeczami, jakie się tylko da. Proszę bardzo, zabrałem swoje wszystkie rzeczy od Ernesta, bo mnie wkurzył. Powiedział, że mogę się wyprowadzić, to jak mogę się wyprowadzić, to się wyprowadziłem. Zrobiłem 3 endkrystale, które pozwolą mi już na mnie długo już zdobyć, słuchajcie, elytrę, ponieważ 4 endkrystały są potrzebne do zrobienia smoka. Ale zanim to zrobimy, i słuchajcie, zobaczmy, kto nam to zepsuł coś. SKKF? Zniszczył wodę, co? Czemu SKKF to zrobił? Nie spodziewałem się tego, że SKKF coś takiego zrobił. W ogóle ja nie wiedziałem, że on chodzi w te miejsca. Tu też SKKF. Co jest? A tutaj nawet Jawor wchodził? Włączał i wyłączał? Co jest grane? Czemu ktokolwiek wchodzi do mojego domu? Bez pytania. Halo! Znaczy do mojej rakiety. Gdzie są moje wiaderka? Muszę na nowo naprawić, słuchajcie, skoro tak. Dostęp do mojego domu. I w związku z tym musimy im jakoś oddać obu. Bo i Jawor, i SKKF postanowili, że zrobią coś takiego. Ej, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się kompletnie tego po SKKF-ie. Czy on chce jakąś wojnę z nami zacząć? Czy o co tutaj chodzi? Jakiegoś mini pranka? Ja mu dam mini pranka, kurde. Ja tu chciałem z SKKF-em, wiecie, mieć sojusz. Chciałem z nim normalnie sobie współpracować, bo zaprosił mnie na ten serwer, bo myślałem sobie, że bardzo miło z jego strony, że mnie zaprasza na serwer. Myślałem, że będziemy tutaj dobrze i miło spędzać wspólnie czas, tak jak w bazie. Bardzo miły chłopak się wydawał, a tu się okazuje, że gość w ogóle sobie z nami pogrywa. Nie, tak to nie będzie. Czy oni naprawdę nie rozumieją, że ja specjalnie to zrobiłem, żeby być kompletnie oddalonym od nich jak najdalej się da? Ponieważ oni mają jakieś niepotrzebne spiny w ogóle. Dzieje się jakieś dziwne rzeczy na tym serwie. I stwierdziłem, że będę sobie grał samemu. A tu się okazuje, że nie można na tym serwie grać samemu. Ale okej, no skoro tak, to w porządku. Możemy się w ten sposób pobawić. Okej, pyk, dobra, nasze wejście do domku jest już naprawione. Tutaj otworzymy, żeby spadało, żeby już się napełniało. I w ogóle zobaczcie, jakie fajne są widoki stąd. To jest główny powód, dla którego chciałem zrobić to tak wysoko. Ponieważ słuchajcie, widoki na kwadratową masakrę są przepiękne dzięki temu. Zobaczcie, jak stąd widać zupełnie wszystko. Patrzcie, jest misiok, jest farma Jasia, jest market, jest moja fontanna przepiękna i są bałwany? Co? Ktoś zrobił praka, dobra, Jaworowi chyba. Tutaj ma być zoo. O, zobaczcie, już powoli powstaje zoo. Fajnie. Dobra, słuchajcie, 10 minut mi zajęło naprawianie tego głupiego pranka przez SKKF-a. Nawet nie zostawił tabliczki i nie powiedział, dlaczego to zrobił. Czyli rozumiem, że po prostu zaczynamy, słuchajcie, wojnę pranków z panem SKKF-em. Na to wygląda, że słuchajcie, ktoś tutaj chciał zadrzeć ze mną, więc okej, będziemy się dobrze bawić wspólnie. Przyjmuję z chęcią gości oprócz zipka? Co? Jawor! Ty gnoju, patrz na to! Haha. Czemu wszyscy są tak nastawieni w stosunku do mnie? Halo? Słuchajcie, wchodzę na serwer i wszyscy od razu... Nie! Zakaz! Zakazuję zipkowi wchodzić na moją posesję! No chłopaki, ja chciałem tutaj tylko fajnie pograć sobie z wami. Dobra, czyli wygląda na to, że musimy zemścić się na panu SKKF-ie. Chodźmy zobaczyć w ogóle, co możemy zrobić panu SKKF-owi. Ale skoro tak, to też my też musimy się zastanowić nad tym, co można zrobić, co sprawi, że 10 minut po... Co tu się stało? What the hell? Ktoś rozwalił. A to działa? O, działa. Dobra, wiecie co, nie chcę wchodzić mu do środka bez pytania, więc po prostu za pomocą wody wejdziemy. Niestety jakbym miał elytry, to bym po prostu tam wleciał. Ale nie mam elytry. Jestem biedakiem, słuchajcie, jeszcze. Jakby wiecie, jestem nowy na serwie, więc nic dziwnego w sumie z drugiej strony. Poza tym pytałem już kilka razy, czy ktoś mi pomoże ze smokiem. Nikt nie chce mi pomóc. Ale dobra, spokojnie, poradzę sobie sam, skoro tak. Dobra, jesteśmy na samej górze! Udało się. O kurde! Ile tu jest potworów! Co jest grane! Wszystkie tutaj lecą. O kurde, jak one spadają wszystkie. O nie, tu jest strefa radiacji?
O co chodzi? Ja nie mogę, jedno serduszko mi zostało. Ej, czy ja mam? Mam płyn Lugala. Dobra. Ja nie mogę, ta strefa radiacji jest tak wkurzająca. Dobra, schodzimy na sam dół, skoro tak. Schodzimy na dół, zdobyć więcej wody. Okej, i wracamy znowu z powrotem na górę. Dobra, SKKF, skoro tak bardzo chcesz wody, aż musiałeś mi ukraść wodę, no to spokojnie, ja tutaj się zajmę wszystkim, jakby zrobię, że będziesz miał bardzo dużo wody, obiecuję ci. Ale pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to jest wypić płyn Lugala, żeby tutaj sobie wejść, pozbyć się wszystkich potworów. O nie, creeperów nie lubimy. Cholera, przyjacielu, przepraszam, naprawię to wszystko, obiecuję. Słuchaj, przyjacielu, jestem bardzo pomocny, chcę ci pomóc jak najbardziej. Więc popatrz, oświetlę ci tutaj wszystko, żeby ci się nie spawnowały te potwory. Więc przepraszam, że ci to niszczę, ale no musimy to zrobić, żeby nie spadały te potwory do wody i jak będą spadały stąd tam do wody, to mogą przeżyć i będziesz miał całą budowlę wokół, będziesz miał pełną potworów, więc... O, z tego co widzę, to stąd, tutaj w tym miejscu, nie ma już żadnego piętra, nie ma szyb przede wszystkim, najważniejsze, więc dostaniemy się tutaj na dół najpierw. Dobra, i tutaj pierwsze zadanie, jakie musimy zrobić, to jest całość tutaj wypełnić środek, żeby nic się nie rozlewało do środka, żeby mu nie niszczyć tam ekosystemu wodnego na dole. Więc musimy zakopać całe to piętro. Myślę, że naprawianie tego będzie akurat 10 minut SKKF, więc tak tyle samo, co ja straciłem na dostanie się do mojego domu. No i dobra, mamy zrobione. Teraz źródełko nieskończone tutaj wody. Tutaj jedna woda, tutaj druga woda. I teraz pójdziemy na dół, żeby zobaczyć, czy na pewno nic się nie wydarzy. Tutaj był mechanizm, który już zniszczyłem chyba. Cholercia. O, musimy naprawić SKKF-owi najpierw ten mechanizm, skoro tak. O, przy okazji naprawiłem mu górę. Przepraszam, że biorę SKKF twoje rzeczy. Dobra, więc jak jesteśmy już na górze, będziemy potrzebować po pierwsze jakiegoś diaksa, ale to ma vendor czeście, to zaraz to zrobimy. A po drugie redstone'a, i to sporo redstone'a wygląda na to, bo nie wiadomo jak dużo się tam zniszczyło. Pewne jest to, jeszcze płytki naciskowe mu zrobię. Proszę, przyjacielu. I teraz musimy się tam dostać. Dobra, czy Ender Pearl nie będzie szybciej? A jak? Będzie szybciej Ender Pearl. Dobra, lecimy! Tylko gdzie dolecimy? Teraz! A czary! Patrzcie, prawie się udało. No normalnie. Jeszcze jedna? Czy nie? Nie, dobra, nie. O kurde, to było słabe. To było słabe, ale jesteśmy już wystarczająco blisko. Chyba będzie działał na nas bacon. Czy on ma fioletową wełnę tutaj przypadkiem? Nie ma fioletowej. No to mu tego nie naprawimy. Ej, żeby nie było w ogóle. To nie ja zniszczyłem to, co tutaj jest. Zresztą widzieliście. To nie ja zniszczyłem. Ja zniszczyłem tylko tego redstone'a, którego naprawię za chwilkę. Naprawimy mu póki co w ten sposób, żeby tutaj się nic nie wlewało do środka. Czy to wystarczy w ten sposób zrobić? A, wystarczy. Zostawiam tak. Działa? Działa. Wszystko pięknie działa, tu ci jeszcze naprawię. Jest przepięknie, słuchaj, stary. Nie ma sprawy jakby. No to lecimy na samą górę, skoro tak. Woohoo! Zabawa! No i dobra, jesteśmy na górze, więc czas, słuchajcie, rozlewać to wszystko. Może zrobimy to w taki prostszy sposób. Najpierw obtoczymy wszystko dookoła drewnem. Dobra, i rozlewamy teraz wodę wszędzie dookoła. Żeby zrobiło się piękne bajorko wody. Takie, wiecie, stałej wody. Chyba wygląda na to, że jest wszystko. Więc teraz możemy się tego pozbyć. No i teraz, przyjacielu, mój drogi, najwspanialszy, żeby ci wody nigdy nie brakowało, tutaj tej wody będziesz miał teraz pod dostatkiem. Tyle, co będzie miał po prostu ogromny, no ogromne zdziwienie na twarzy, jak tylko wejdzie i to zobaczy, co się stało. Pomyśli sobie, jak to jest poniszczone, kto tak zrobił? Będzie sobie myślał, że to strasznie duży prank, a wcale nie jest taki duży. Wystarczy, kurczę, tutaj tylko tą wodę tak naprawdę załatać i to wszystko. Tym bardziej, że ci naprawiłem w ogóle twój mechanizm, nie? Który zniszczyłem wcześniej. I tak był zniszczony troszkę. Chyba teraz już jesteśmy, słuchaj. Git, jest git między nami, nie? Więc ja zlatuję na sam dół. No więc słuchajcie, wieża SKKF-a zatonęła. Ej, bez kitu, on będzie taki zdziwiony, co tu się wydarzyło. Dobra, i zostawiłem mu taką plakietkę. Zauważyłem, że brakuje ci wody, więc pomagam. Pozdrawiam, twój przyjaciel z rakiety Zipek. A teraz wracamy, słuchajcie, już do domu, ponieważ musimy zrobić coś jeszcze. No a teraz, słuchajcie, nadeszła chwila na to, żebyśmy oddali w końcu Jaworowi zamian za to, że podkrada nasze jedzenie. A był taki oburzony, jak tylko wszedłem do niego do domu. To było takie, o, gdzie ty wchodzisz do mojego domu, jak ty możesz? A on, nie dość, że wszedł do mojego domu, to jeszcze zjadł moje ciasto i jeszcze dodatkowo wchodził tutaj do domu, gdzie jest napisane, że wstęp jest wzbroniony, tak jak widzieliście na samym początku. Wchodził tutaj, więc, panie Jaworze, pierwsza sprawa wygląda tak, że bardzo mi się nie podoba to, że grasz taką ofiarę losu,
wchodząc, po prostu, wiesz, udajesz jakby, kurde, ty nic, jakbyś nic nie robił, ale kiedy wyłączasz kamerę, kiedy wyłączasz streama, to wchodzisz normalnie, zjadasz komuś ciasto? Ale słuchajcie, Jawor to jest mój sąsiad, ja go szanuję, co by nie robił, to ja będę mu pomagał, żeby nie było, więc w związku z tym wpadłem na pomysł, żeby właśnie mu pomóc. A jak, to zaraz zobaczycie. Ale najpierw musimy zebrać, słuchajcie, całe to zboże, które jest tutaj. Oczywiście zaraz je odsadzimy. Dobra, także słuchajcie, mamy już wszystkie nasze składniki potrzebne do zrobienia naszego pranka tutaj. Czyli są jajka, jest trzcina, jest zboże, jest krowa. Niestety jedna krowa, ale jedna krowa wystarczy. No i słuchajcie, co będziemy robić? Oczywiście będziemy robić całe mnóstwo ciast, żeby, słuchajcie, Jawor już nigdy nie głodował, wiecie, o co chodzi. Wszystko specjalnie dla ciebie, przyjacielu, żebyś nie musiał podkradać innym jedzenia. Smutne jest tylko, że to jedna biedna krowa będzie musiała to wszystko wyprodukować. Dobra, więc słuchajcie, zakończyliśmy już dojenie naszej krowy i... i zrobiliśmy ciasta. Mamy ich dosyć dużo. Okej, jest ich na serio sporo. No, w końcu, słuchajcie, skończone. Mamy wszystkie ciasta, które zrobiliśmy. Przenieśliśmy tutaj i... tak, teraz wygląda na to, że przydałoby się tutaj mu całą tą podłogę ciastami zrobić, wysadzić. No dobrze, więc wygląda na to, że będziemy mu stawiać te wszystkie ciasta w domku. Na pierwszym piętrze, żeby nie wchodzić tam głębiej do domu. Żeby nie było też, że bez pytania wchodzę, ponieważ jest zakaz. Ale jako, że ten zakaz powstał, a chłopaczyna sam wchodzi do mojego domu bez pytania, no to w związku z tym, no to chyba to jest normalne, że ja też mu wejdę. Chyba mógł się tego spodziewać, więc proszę bardzo. Proszę bardzo, przyjacielu, żebyś już nigdy nie głodował. Ale napracowałem się na tym pranku, a tylko mu tak naprawdę pomogłem. No ale słuchajcie, no, najlepsze pranki to są takie, które po pierwsze nie robią mu za dużo krzywdy, a po drugie są w miarę pomocne. Dobra, i kończymy już, słuchajcie, ustawianie ciast. Wygląda to już naprawdę fajnie. No i jest, git. Całość została wykonana, wygląda to w sposób następujący. Ale w każdym razie my już wykonaliśmy naszego pranka. Takiego miłego, powiedzmy sobie szczerze. To nie było niemiłe zbyt, to jest dosyć miły prank, nie? Tylko oczywiście podpiszemy się jeszcze standardowo. Dobra, więc napisałem. Drogi sąsiedzie, jako że wszedłeś bez pytania do mojego domu i zjadłeś najlepszy kawałek mojego pysznego ciasta, postanowiłem, że zadbam o twój brzuszek i sprezentuję ci dożywotnie zapasy ciasta. Pozdrawiam sąsiad Zipek. Mam nadzieję, że smakuje. No i czeka go coś takiego. Mam nadzieję, że się spodoba, Jawor. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. I pamiętaj, nie podkradasz innym jedzenia. Mam nadzieję, że teraz nie będziesz już musiał, że będziesz miał jedzenia wystarczająco dużo. To by było na tyle. Wiem, że zrobiliśmy dzisiaj tylko dwa odwety, dwa pranki. No ale cóż, tak to już wyszło. Słuchajcie, dzisiaj nie było żadnego budowania i tak dalej. Zapraszam was na streamy, które będą się odbywały o godzinie 18. A teraz ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Hej. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!